Druga warstwa tego samego szkła. Pierwszy pacjent czuje się bardzo dobrze, jest przenoszony z oddziału pooperacyjnego intensywnej terapii na oddział, na nasz regularny oddział przeszczepów serca i mechanicznego wspomagania krążenia. Natomiast pacjentka po zamknięciu mostka będzie do jutra wybudzana, a więc na razie, mam nadzieję, czuje się dobrze, bo śpi i ma zniesione odczuwanie bólu, więc powinna się czuć dobrze. Liczymy na to, że jutro ją wybudzimy, ekstubujemy i będzie mogła już rozpocząć normalną rehabilitację i pod koniec tygodnia, jeśli dobrze się złoży lub na początku przyszłego, też w ślad za pierwszym opuści oddział intensywnej terapii. No, dawców rzeczywiście śledzimy sposób ich zgłaszania, jest to możliwe online na stronie Poltransplantu, natomiast to, czy dostaniemy takiego dawcę, o tym decyduje ilość punktów. W Polsce praktycznie w tej chwili przeszczepiamy tylko chorych pilnych, a więc takich, którzy pozostają w szpitalu, są na wlewach leków inotropowych, są na mechanicznych wspomaganiach krążenia. Taki chory, który jest w domu i oczekuje, to kiedyś był taki typowy biorca, dzisiaj praktycznie nie jest przeszczepiany. Ze względu na to, że tych serc jest jednak ciągle mało, mogłoby być ich więcej, gdyby nasi koledzy w wielu różnych miejscach Polski zwiększyli swoją aktywność, zgłaszali i rzeczywiście tych wszystkich chorzy, u których rozpoznają śmierć mózgu. Znaczy, tak naprawdę to jest, można powiedzieć, z kilku dyrygentów, w zależności od tego, jaki utwór jest grany w czasie tego koncertu. No i rzeczywiście udało się tak zrobić, że dzięki temu, że mamy fantastycznego koordynatora, młody człowiek, ratownik, zaangażowany w ten proces, który sam szuka, analizuje, załatwia na bieżąco problemy, to on właściwie wymyślił ten transport policyjny i dzięki niemu oczywiście sam nie dałby rady, bo trzeba było uruchomić naprawdę bardzo wysoko postawione osoby, no, żeby ten helikopter wystartował i poleciał, ale udało się, także wszyscy jesteśmy wdzięczni naszemu koledze za tą inicjatywę, no i panu rektorowi za to, że wsparł nas mocno i wykonał te niezbędne telefony. Panie Pawle, jak pan się czuje? Bardzo dobrze. Tak na dwa dni po zabiegu się czuję świetnie. Dużo lepsze samopoczucie mam. Mam troszkę problemy jeszcze z oddychaniem, ale samopoczucie jest mega, mega, mega pozytywne. Mam nadzieję, że od dnia na dzień coraz lepiej. Proszę powiedzieć, co się panu działo? Zaczęły się w listopadzie, straszne duszności. Przez tydzień lekarz rodzinny leczył mi na astmę po COVID-u, bo przyszedłem COVID-a, ale nic nie dawało to. Poszedłem do pracy, no i tam się zaczęły takie duszności, że nie umiałem przejść 100-200 metrów.
No i pojechałem na SOR, ten raz do szpitala w Katowicach w ojcu. No i tam już była frakcja 10-15%. Wszyscy tu w szpitalu trzymali za pana kciuki. Czy coś chciałby pan powiedzieć teraz lekarzom, którzy... Chciałbym im podziękować przede wszystkim za uratowanie mi życia i za to wsparcie, które dają dziennie. Dziennie każdy, czy pan profesor Zakuczyński, czy pan Przywilski przychodzą do mnie i się pytają, jak się czuję. Pielęgniarki, każda pielęgniarka wspiera mnie duchowo. Był już kontakt z rodziną? Był kontakt z rodziną. Zadowoleni, kamień spadł im z serca. No i mam nadzieję, że im będzie lepiej teraz. I za ile dni pan wraca do domu? Myślę, że 3 tygodnie i wrócę na święta. To co pan zrobi zaraz po wyjściu ze szpitala? Chciałbym zobaczyć dzieci przede wszystkim, rodzinę. To jest dla mnie najważniejsze. I moich przyjaciół, którzy bardzo mnie wspierali w tym ciężkim momencie.